Sędziowanie to trudna praca. Tak samo trudna jak przewidzenie wyników dzisiejszych spotkań piątej kolejki Biznes Ligi. Z hali Wandy Kraków dla siatkarskiego portalu PL Jarek Kowalski. Jarek Wanatko, przedstawiciel drużyny, która wygrała pierwsze spotkanie. Jak pan skomentuje ten mecz? No, końcówka była, jak widać, trochę wkradły się emocje i była zacięta, ale na szczęście daliśmy radę i wygraliśmy 3-0. Tydzień temu zapowiadaliście, że po tym pierwszym zwycięstwie nadejdą kolejne. Udało się. Jakie teraz nastroje panują w drużynie? No, nastroje coraz lepsze. No, mierzymy w pierwszą czwórkę. Także myślę, że wszystko jest na dobrej drodze do tego, żeby to zrobić. No, czekamy na jeszcze dłuższą serię. Dwa zwycięstwa, troszkę mało. No, będziemy kontynuować, zobaczymy za tydzień. No, będziemy dawać z siebie wszystko. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję. Jest ze mną Piotr Plajzer, rzecznik prasowy drużyny Lanster. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak pan skomentuje to spotkanie, które właśnie się zakończyło? No, było to spotkanie ciężkie do wygrania. Przeciwnik również grał na bardzo wysokim poziomie. No jednak no, siatkówka jest grą błędów, wygrywa ten, kto popełnia ich mniej. Popełniliście zdecydowanie mniej błędów, ale to, co rzucało się w oczy z trybun, z perspektywy widza, to, że wszystkie akcje były bardzo długie. Wymiany naprawdę kilka razy zdarzało się, że po kilkadziesiąt sekund trwały. Znaczy, no jeżeli chodzi o długość wymian, no to tak jak mówię, tutaj zarówno jedna, jak i druga drużyna w odbiorze się sprawowała. Tutaj no, też mamy troszkę elementów do poprawy na pewno, jeżeli chodzi o rozegranie, no, przez co nie mogliśmy skończyć tych ataków troszkę szybciej. Dobrze, a jak plany na przyszłość? No, oczywiście zwycięstwo w Bizneslidze. A jeszcze chciałbym dopytać, co stało się tydzień temu, że nie udało się zwyciężyć w meczu na szczycie? No, na pewno tutaj to my byliśmy tą drużyną, która popełniła więcej tych błędów. Nie udało się tego wystrzec. No, wygrali lepsi. Trzeba tutaj przyznać wyższość zespołu Alior Bank, także zasłużyli na to zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję również. Thank you.
mną pani Agata Stet, zawodniczka IBM BTO. Dzień dobry. Jak pani ocenia mecz, który właśnie się zakończył? Super, wygraliśmy 3-0, nasz drugi wygrany mecz, super. A jak pani, co pani sądzi ogólnie o Business Leads, o pomyśle, o tym, o tych zmaganiach, jak pani z perspektywy zawodniczki to ocenia? Bardzo fajny pomysł, mamy w końcu możliwość, żeby pracując pograć sobie właśnie pomiędzy firmami, bardzo fajny pomysł. A ogólnie jakieś plany to na Business Ligę? Business Liga to bardziej rywalizacja dla was, bardziej zabawa? Znaczy no trochę tego i trochę tego właśnie. Teraz mamy nawet trenerkę, tak się wszyscy zmobilizowali, mamy raz w tygodniu treningi, no bardzo fajnie, jesteśmy zadowoleni wszyscy, że jest taka możliwość. Które miejsce zajmiecie? Chciałabym zająć trzecie miejsce, mogę nawet podać, kto wygra. Proszę bardzo. Pierwszy Lanster, drugi Krak Volley, trzeci Alior, tak. A IBM? IBM czwarty, na czwarte, piąte, coś w tym stylu. Będzie rywalizacja pomiędzy właśnie tą grupą A, czyli ten Philip Morris, tak mi się wydaje. A IBM, dobrze, dziękuję bardzo i życzę powodzenia, nawet wejścia na podium. Proszę, dziękuję. Jest ze mną Tomek Kudasik, zawodnik Alior Banku. Dlaczego nie udało się dzisiaj wygrać? Prosta sprawa, przeciwnik był troszkę lepszy. Staraliśmy się, walczyliśmy, trochę nam gra nie leżała, trochę braków kadrowych, no ale to nie jest wytłumaczenie. My zagraliśmy słabo, przeciwnik dobrze, no i tyle. Szkoda. Nawet ten gorący doping nie pomógł. Też dlaczego? No, nie niósł tam prawie pod drabinki do tych dziewczyn, chciałem biec, no ale zapomniałem, że jednak mimo wszystko gramy w siatkówkę. Mimo wszystko. A dlaczego robił pan pompki po przegranym meczu? Jakiś zakład? No za każdą zepsutą zagrywkę miałem robić 5 pompek, no i tak to był najniższy wymiar kary, bo powinienem zrobić chyba z 50 dzisiaj to. A ile pan zrobił? No, 100. A, dobrze, to się zmontuje, będzie 100. Jeszcze może coś chciałby pan... No tak, oczywiście, może chciałby pan coś jeszcze powiedzieć? Ostatni wywiad dzisiaj? Dziewczyny, Janusz czeka, cały czas, nie? W takim razie dziękuję bardzo za rozmowę, życzę powodzenia. Dziękuję.